Boża Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Na terenach zajętych przez siły rosyjskie wręczane są wezwania do rosyjskiej armii. Okupacyjne władze rozpoczęły również tak zwane referenda. Apel wystosował prezydent Ukrainy. Zareagował również Biały Dom. Rosjanie masowo otrzymują wezwania do wojska. Wręczane one są także mężczyznom, m.in. w częściach obwodów zaporowskiego i chersońskiego na południu Ukrainy, czyli terenach okupowanych przez siły rosyjskie. Wołodymyr Zełenski wystosował apel. Ukrywajcie się przed rosyjską mobilizacją w każdy możliwy sposób. Unikajcie rozkazów poboru. Przenieście się na wolne terytorium Ukrainy, ale jeśli nadal znajdujecie się w armii rosyjskiej, sabotujcie jakąkolwiek działalność wroga, utrudniajcie działania armii rosyjskiej, przesyłajcie nam wszelkie istotne informacje o okupantach, ich bazach, kwaterach głównych, magazynach amunicji. Przesuńcie szansę na naszą stronę. Zróbcie wszystko, aby uratować swoje życie i uwolnić Ukrainę. Prezydent Ukrainy odniósł się także do referendów, które od wczoraj do 27 września mają być przeprowadzane w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. Świat zareaguje absolutnie adekwatnie na pseudoreferenda. Zostaną one jednoznacznie potępione. Oświadczenie w tej sprawie wydał prezydent USA Joe Biden. Te referenda to oszustwo, fałszywy pretekst mający na celu próbę aneksji siłą części Ukrainy, co jest jaskrawym pogwałceniem prawa międzynarodowego, w tym karty ONZ. Waszyngton nigdy nie uzna ukraińskiego terytorium za nic innego jak za część Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że USA są gotowe nałożyć na Rosję dodatkowe sankcje. Krew jest darem życia, trudno nie zgodzić się z tym hasłem. Dla stacji krwiodawstwa stali dawcy są na wagę złota. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w związku z oddaniem krwi można liczyć na pewne przywileje, także te podatkowe. 42. Tylko tyle dni maksymalnie może być przechowywana krew w stacjach krwiodawstwa, dlatego tak cenni są stali dawcy krwi. Jednym z nich jest Kacper Janik. Krew oddaje od 4 lat. Główny powód jest taki, że mam grupę krwi 0RH+, czyli moja krew może być oddana każdemu. I jak mogę tylko komuś pomóc, to zawsze bardzo chętnie. Aby honorowo oddać krew, należy udać się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Jeśli do placówki podjedziemy na przykład autobusem, możemy skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu, ale honorowi dawcy krwi mogą liczyć także na przywileje podatkowe. Podatnicy, którzy są honorowymi krwiodawcami, mogą skorzystać z ulgi tytułu bycia tym honorowym krwiodawcą i odliczyć sobie od dochodu w zeznaniu rocznym oddaną krew. Tłumaczy Agnieszka Targosz z pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Ilość oddanej krwi liczona jest w litrach. Za każdy litr przysługuje 130 zł zwrotu. Należy jednak pamiętać, że kwota zwrotu wraz z innymi darowiznami nie może przekraczać 6% uzyskanego dochodu. Jeżeli chodzi o to odliczenie, to w województwie wielkopolskim około 20 tysięcy podatników skorzystało właśnie z tej możliwości, będąc jednocześnie honorowym dawcą krwi, pomniejszyć swój dochód. Wyjaśnia Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Na koniec przyłączamy się do apeli stacji krwiodawstwa. Krwi brakuje w wielu szpitalach. Najwięcej potrzeba jej do zabiegów kardiochirurgicznych. Oddawajmy więc krew. Port Gdynia ma 100 lat. To ogromne dziedzictwo całej sztafety pokoleń. Z tej okazji odsłonięty został pomnik poświęcony budowniczym portu. I uwaga! Drodzy Państwo! To dwie najważniejsze osoby dla rozwoju nie tylko portu Gdynia, ale i całego miasta. Minister Eugeniusz Kwiatkowski oraz inżynier Tadeusz Wenda. W setne urodziny portu Gdynia przy kapitanacie odsłonięto ich pamiątkowy pomnik. W dowód wdzięczności za pełne bohaterstwa, patriotyzmu i samozaparcia czyny chcemy pobłogosławić i poświęcić tę architekturę z ich sylwetkami. To wielkie wzruszenie, podkreśla wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy, Hanna Wenda-Uszyńska. Wielka duma i wielki podziw. Podziw i podziękowanie dla tych wszystkich, którzy podtrzymują pamięć o tym skromnym
i wielkim człowieku, który poświęcił 17 lat swojego życia i tworzył wizję wielkiego nowoczesnego portu. Przez te wszystkie lata port cały czas się rozwija, mówi pani Marianna Doliwa-Dobrowolska. Naprawdę jest wszystko to, o czym właściwie marzył Eugeniusz Kwiatkowski. Port świetnie stawia czoła wyzwaniom współczesnych dni, wskazuje jego prezes Jacek Sadaj. Przeładunki cały czas rosną, wszystko wygląda na to, że to będzie kolejny rok wzrostu przeładunków w porcie Gdynia. Port w Gdyni niedawno ukończył największą inwestycję od kilkudziesięciu lat, nowy terminal promowy, wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Na te linie weszły nowe promy, nowe największe, jakie do tej pory zawijały do portu w Gdyni. Port bije rekordy przeładunków, coraz więcej towarów przez port przepływa, coraz więcej miejsc pracy, coraz więcej biznesu, gospodarki, także ten stulatek, co dla człowieka jest już bardzo wiekiem podeszłym, jest pełen wigoru, jest młodzieńcem, który dopiero całą przyszłość ma przed sobą. Przyszłość, ale i konkretne zadania, zaznacza wiceprezes zarządu portu Gdynia Kazimierz Koralewski. Po tych 100 latach istnienia musimy dokonać radykalnego, dużego skoku poza fal ochrony i postawić fundamenty pod port zewnętrzny, a więc wielkie wyzwanie, wielka chwila, wielkie zadanie przed całą załogą portowców w Gdyni. Budowa portu zewnętrznego zapewni perspektywy wieloletniego rozwoju portu Gdynia. Lipsk to niewielkie miasto w województwie podlaskim. To tu w 1920 roku zatrzymał się sam Józef Piłsudski, który odbył naradę wojenną w miejscowej plebanii. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę. Lipsk, malownicza miejscowość położona nad Biebrzą, dokładnie 102 lata temu dotarł tu marszałek Józef Piłsudski. Potwierdza to zdjęcie wykonane przed wejściem do tutejszej plebanii. To właśnie w tym miejscu przeprowadził naradę wojenną związaną z bitwą niemeńską, wieńczącą wojnę polsko-bolszewicką. Wczoraj w Lipsku odsłonięto obelisk. Odsłonięty dzisiaj poświęcony obelisk w Lipsku przywołuje dwa wydarzenia historyczne. Po pierwsze jest hołdem bitwie niemeńskiej, która została stoczona przez polskie wojska pomiędzy 20 a 26 września 1920 roku. To była bitwa, która przesądziła o utrzymaniu, o obronie naszej świeżej wówczas niepodległości, którą odzyskaliśmy po 123 latach rozbiorów i niewoli, ale także przywołuje ten obelisk datę 24 września 1920 roku. To dokładna data wizyty marszałka w Lipsku, jakże symboliczna dla mieszkańców miejscowości. Na uroczystościach obecny był generał brygady Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, doktor inżynier Władysław Krajewski. Jak mówi, postać marszałka Piłsudskiego ma dla niego wymiar nie tylko patriotyczny, ale również osobisty. Dla mnie osobiście to jest cofnięcie się daleko wstecz, myślę do przeszłości, ponieważ miłość do ojczyzny, do II Rzeczypospolitej i do marszałka wypiłem z mlekiem matki, ponieważ mój ojciec był żołnierzem marszałka, jego dwaj bracia oraz szwagier. Oni uczestniczyli w wielu wojnach, wielu bitwach. W bitwie warszawskiej, niemeńskiej. Pielęgnowanie pamięci historycznej to dbanie o własną tożsamość. Gromadziliśmy się tutaj w Lipsku, żeby podkreślić naszą wiarę i naszą miłość do ojczyzny. A miłość do ojczyzny to pamięć. I pamiętamy o tych, którzy walczyli w różnym czasie o wolność naszej ojczyzny. Oddawali życie. Mówi biskup diecezjalny ełcki, ksiądz biskup Jerzy Mazur. Bitwa niemeńska tuż po bitwie warszawskiej i kontrataku z Nadwieprza była kluczowym momentem polskiej kontrofensywy przeciw bolszewikom w 1920 roku. Polacy, którzy wiele lat temu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, a dziś pobierają tam emeryturę, mają spory problem z tym, jak jest ona naliczana. Wszystko przez przeszkody prawne i lata pracy, jakie zostały im naliczone w Polsce. Amerykańska Polonia to społeczność, która mimo dzielących ją kilometrów aktywnie angażuje się w sprawy polskie, a rozwój i przyszłość naszego kraju nie jest jej obojętna. Wielu Polaków mieszkających za oceanem pobiera tam świadczenia emerytalne. Podstawową ustawą, która reguluje
prawo naliczania zabezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych jest ustawa z roku 1935. Jest to ogromny akt prawny, który zawiera ponad 1000 artykułów i 11 tytułów. Mówi mecenas dr Maria Szonert-Binienda. O tym, jaki wpływ na wysokość emerytur Polaków w Stanach Zjednoczonych ma prawo, dyskutowano w trakcie seminarium zatytułowanym Pad trwający dekady – problematyka emerytur Polonii Amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego. Przypomniano o nowelizacji amerykańskiej ustawy emerytalnej z 1983 roku. Wówczas to została wprowadzona właśnie klauzula WEP, czyli Window Elimination Provision po angielsku. I miała ona na celu zabezpieczyć wypłacalność systemu Social Security na przyszłość. Ta redukcja emerytur w systemie Social Security dotyczy milionów najuboższej grupy Amerykanów. Ona dotyczy pracowników federalnych, którzy pracując w systemie państwowym płacą składki do swojego własnego systemu emerytalnego. Ona dotyczy policjantów w Stanach Zjednoczonych, którzy również mają swój własny system emerytalny. Przez to, że są dwa źródła naliczania emerytury, inny jest również system wskazywania ich wysokości. Jak wskazują przedstawiciele Ordo Iuris, w przypadku osoby pobierającej świadczenie w wysokości 1036 dolarów oraz najniższej emerytury w Polsce, może ona zostać ostatecznie obniżona o 150 dolarów, co jest efektem niekorzystnych rozwiązań prawnych. Stąd pomysł na otwartą debatę, jak ten palący problem rozwiązać. Dlatego apelujemy i interweniujemy, my, Polonia Amerykańska, zarówno w polskich sądach, jak i w instytucjach państwowych, jak i w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Interweniujemy w Amerykańskim Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych. Interweniujemy u amerykańskich polityków. Współpracujemy z różnymi środowiskami amerykańskimi, poszkodowanymi również tą redukcją klauzuli WEP. Bo w całej sprawie chodzi o to, by państwo polskie nie ponosiło wyższych kosztów, po to, by finalnie nasi rodacy otrzymywali niższe emerytury od amerykańskiej administracji. I na teraz to wszystko, a ja jeszcze raz spotkam się z Państwem tuż po godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.